Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się dzisiaj, moi drodzy, horoskop dla skorpionów, zodiakalnych, ascendentalnych, w słońcu, w księżycu. Jeśli macie ten znak, to zapraszam do wysłuchania. Także zaczynamy. Jaki ogólnie będzie to miesiąc? Jaki to będzie miesiąc ogólnie dla skorpiona, miesiąc maj? Dobry miesiąc się zapowiada, jest koło fortuny, bardzo dużo zmian pozytywnych, przygotowania do podróży, będziecie zastanawiać się, gdzie wyruszyć. Oczywiście tutaj jest też mężczyzna, znaki ognia, baran, lew, strzelec, który będzie bardzo zaangażowany w waszą tutaj jakąś podróż. Jest też możliwe, że macie dużo prawdopodobieństwa jakiejś wygranej. Los do was się uśmiechnie. Czy to pod względem finansowym, będziecie podróżować, może niektórzy niezbyt daleko w te miejsca, w których byliście, ale też to wam sprawi dużą radość. I jest oczywiście mężczyzna, tak jak mówiłam, znaki ognia, baran, lew, strzelec, który bardzo dużo będzie tutaj planował razem z wami. Będziecie się zastanawiać nad życiem, nad waszym losem, nad podróżami. Także bardzo dobra jest tutaj prognoza. No, idziemy dalej. Zobaczmy, co w pracy u skorpiona na maj. Praca. Pracy bardzo dobre porozumienie, jest nowa praca dla niektórych, nowe zajęcie, jest dobry status finansowy. Tutaj, moi drodzy, macie pomysły na siebie, na nowe biznesy, jest szczęście, zadowolenie, porozumienie w pracy, bardzo dobra atmosfera, harmonijna, dogadywanie się, partnerstwo w pracy, dobry zespół, możecie liczyć na waszych współpracowników, dobre pieniądze, których wam nie zabraknie w tym miesiącu. Także super. Co w finansach? Tutaj już wyszło, ale zobaczmy, co w finansach u skorpiona. Duża zmiana, moi drodzy, finansowa. Powiem tak, ogólnie, moi drodzy, dołożę sobie tutaj jeszcze jedną kartę. Ogólnie jest dobrze, bo zmiana na coś lepszego, idziecie w dobrym kierunku, rozwijacie się. Niektóre pieniądze oczywiście mogą być zablokowane na jakiś cel w tym miesiącu. Na pewno musicie uważać na wydatki, rozmawiać o tym, o sprawach finansowych, planować wydatki. Będzie coraz lepiej w miesiącu maju. Macie duże szczęście i powodzenie, bo zmiana jest korzystna, ale trzeba uważać, żeby nie przesadzać z wydatkami, tylko oczywiście te pieniądze, żeby do was przychodziły, a nie odchodziły. Zmiana korzystna w finansach. Ale trochę skorpion musi liczyć na siebie, tak? Oczywiście. Miłość, uczucia. Miłość, uczucia. Tutaj też jest w miłości, w uczuciach. Dobra zmiana, moi kochani. Macie miłość. Tylko oczywiście ja wam powiem tak. Jest tutaj ktoś młody, ktoś nowy, kto może wam namieszać w waszym życiu uczuciowym, bo macie miłość stabilną, ale może się pojawić ktoś do krótkotrwałego związku i namieszać. Może to się skończyć awanturą. Także tutaj uważajcie na nowe związki krótkotrwałe, które też mogą, moi drodzy, źle się skończyć, bo to może być tylko na chwilę, tak? Flirt parodniowy i oczywiście później problemy z tego tytułu. Także uważamy w stałych związkach na takie sytuacje, ale też osoby, które są singlami,
mogą kogoś zapoznać tylko na chwilę, przelotny flirt czy romans. Dobrze, tak to wychodzi. I teraz co w domu dla Was? W domu. Tutaj do domu przychodzi, moi drodzy, koniec ograniczeń. Jest, można powiedzieć, o 180 stopni lepiej. Szóstka buław o tym mówi, że macie taką chęć do życia, zwycięstwo nad waszym życiem, dużo radości. Kończą się jakieś problemy, ograniczenia finansowe, zaczyna się nowy etap, może gdzieś będziecie wyjeżdżać, moi drodzy. Będziecie coś kupować pięknego dla siebie. Tu oczywiście jest takie spełnienie i zawodowe, i emocjonalne. Polepsza się w maju i tu, moi drodzy, będziecie może mieć w domu dylemat, co kupić, czy też ktoś może z Waszych domowników dostać jakąś ofertę dodatkowej pracy. Także w domu koniec ograniczeń finansowych, szykuje się dużo lepsza atmosfera i szykują się takie życiowe okazje. Bardzo dobrze w tym miesiącu, moi drodzy. O niebo lepiej jak było w kwietniu. I zdrówko, w zdrowiu dla skorpiona. Uważajcie, bo tak, może boleć Was głowa, moi drodzy. Tutaj mogą być problemy, tak, przeziębienia, jakieś nagłe takie wirusy, problemy, moi drodzy. Oczywiście Wy to pokonacie. Problemy z bólami, kręgosłup lędźwiowy, nogi, korzonki, może rwa kulszowa, coś w tym rodzaju. Tu musicie uważać na kręgosłup lędźwiowy, bóle nóg, bóle głowy i oczywiście, moi drodzy, przeziębienia, takie spadki energetyczne. No i jest troszeczkę przypadłości. Niespodziewane sprawy dla skorpiona w maju. Niespodziewane sprawy. Niespodziewanie może być jakiś wyjazd, sukces. Oczywiście tu gdzieś, moi drodzy, wyruszycie na jakąś majóweczkę ciekawą, spełnią się Wasze marzenia. Korzystną umowę niektórzy podpiszą, załatwią korzystnie sprawę w jakimś urzędzie czy też sądzie. Jest spełnienie marzeń. Skorpiony mogą otrzymać bardzo ciekawy prezent. Drogocenny. Także albo sobie sami kupicie. Tutaj jest spełnienie marzeń, zaplanowany piękny prezent. Dobrze, kochani, ja Wam życzę wspaniałego miesiąca. Dbajcie o swoje zdrowie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę.